Cisza na planie. Siemano w kolejnym odcinku. Patrzcie, jaka ekipa. Sami nie ma. Tak. Zadawaliście w komentarzach różne pytania, także stwierdziliśmy, że nie będziemy odpisywać aż na tyle komentarzy dla każdego osobna, tylko nagramy taki krótki film. No i... Q&A? No nie, jeszcze nie, ale chodzi o to, przedstawimy się, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, co robimy, jak nasza działalność wygląda, no i tyle w sumie. Arek, przywitaj się. Siemano wszystkim, jestem Arek. Arek, kolega nasz, mieszka w tej samej wsi, na Kolonii, niedaleko nas. Druga kolonia. No, znaczy w sumie ta sama praktycznie. Z tej strony Gawlika. No i to nie jest żadna moja rodzina, tylko po prostu kumpel i tyle. Przyjaciele rodziny. Przyjaciele rodziny. Główny operator MTZ-a. Pierwszy kierowca. Tak. MTZ-u się dowiadam. Dokładnie. Później tu jest Paweł. Pawła znam z technikum, uczyliśmy się w Giżycku w elektryku 4 lata. Najlepsza szkoła. Najlepsza szkoła, bo Arek też tu się jeszcze uczy. I Marcin też. Szwagier nie, ale szwagier z Kętrzyna to nic. Może ktoś z widzów wybiera się do elektryka. Polecamy. W komentarzach. Tak. No. Ja mieszkam troszeczkę dalej, bo mieszkam około 20 km. Przyjeżdżam, jestem odpowiedzialny z reguły za włożenie bel, za pracę na ładowaczu. I w tym momencie za uprawy pożniwne. A później przy transporcie kukurydzy, najprawdopodobniej. Staczką będzie się jeździł. Tak. I Paweł, no, też nie jest rodziną. No, i tak to wygląda. A to jest, widzicie. To też nie moja rodzina. To jest Marcin, operator, to jest mój brat. Ogólnie zajmuję się sprzedawaniem fotowoltaiki i pomagam tutaj na wsi dla tych panów, bo oni strasznie się obijają. No, to jest moja rodzina, no nie mówię, że nie. To jest Marcin, także... Powiem wam, że na Mazurach nie ma klientów, sprzedałem tylko dwie instalacje. No, reklama musi być. A to jest szwagier, to jest brat mojej żony. No. Także i Kamil, krótka informacja o tobie. Jestem z Kętrzyna, przyjeżdżam tu, bo oni sobie nie dadzą rady, bez mnie płaczą, tęsknią za mną. A ogólnie... Lubię tu przyjeżdżać. Dlatego darmo zjada na telefonem pomagać. No, czego się nauczyłeś na wakacje? Właśnie, szwagier. Szybko kiedyś jak przyjeżdżać. Szwagier! Kamil, co wyniósł? Wiadro śruty. Co wyniósł ze szkoły? 3 wkręty, 2 wiertarki. Kilo śrubek. No. Także pochodzimy wszyscy z województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to miejscowość Gawliki Wielkie. Także... Gospodarstwo jest twoich rodziców. Tak, gospodarstwo jest... Tak, tak, dokładnie, bo już były takie właśnie tego typu komentarze. Informacja. Jaka? Wróciliśmy po króciutkiej przerwie. Jaka informacja? No taka jak zacząłeś mówić, że właśnie gospodarstwo jest moich rodziców, a nie Żanety, bo komentarze też takie padały, pytania. Także ja tutaj pomagam rodzicom od 6 lat, znaczy od urodzenia pomagałem z Marcinem, ale ja zostałem tutaj po technikum. Od 14 lat jak chleb został budowany, to ja śmigam do chleba, 10 lat miałem, to chciałem śmigać. No ale jeszcze tam w Starej Oborze też właśnie coś tam się pomagał. O Boże. Tak. Ja tylko 6 wakacje jestem. Żona się wprowadziła do mnie 6 lat temu. Jeszcze przed ślubem. No i... Dziecko już w posiadaniu jest. Co my tu mówiliśmy? Że dzieciaka masz. A, ten się chwali moim synem. Czyli ja się nie chwalę. No, następca może będzie, jeżeli będzie chciał zostać. Co robimy u nas? Nasze gospodarstwo jest nastawione na hodowlę bydła mlecznego. Także posiadamy 35 sztuk krów, głównie HF-y, zresztą tak jak widzieliście w filmie ostatnim, znaczy nie ostatnim, ale tam 3 filmiki wcześniej na temat krów. Zwierząt, koza, czyli owca jedna. Tak, owca, perliki, kaczki, indyki, kurczaki, szwagier. Da, ty. Jak to Stachu Jones powiedział, gdzie się nie obrócić tam szwagier. No, gdzie się nie obrócić tam szwagier. Nawet w lodówce z piwem. A mógłbyś tam wziąć piwo, czy tak chodzić. No. I... Do tego mamy trochę młodzieży. No i jeszcze
Ja usługi, no. Także głównie, sami głównie, głównie to siano, kiszonka, czyli bele, siano, zwożenie, owijanie, prasowanie. No i kukurydza, to takie dwie główne usługi, kukurydza, no koszenie kukurydzy, no i odwóz. Tak samo jest do tego też ugniatanie tej pryzmy, jeżeli ktoś potrzebuje, ale głównie no to bez ugniatania, bo każdy praktycznie sam ugniata. Ja się bierzemy właśnie za szykowanie maszyn do kukurydzy, tak jakby ktoś był w okolicy Giżycka, może bardziej Wydmi, chciałby skorzystać z usługi, to można się odzywać. Tak właśnie, bo sieczkarnię musimy przejrzeć, rozrzutnik. Pod komentarz subskrypcję. Z kodem rola.pl 5% rabatu. Tak, dokładnie. Ale też inne usługi wykonujemy, tak jak wywóz obornika, wywóz gnojowicy, talerzowanie to mniej, ale też oranie. Praktycznie wszystko, no ale nie jesteśmy nastawieni głównie na usługi, tylko bardziej na produkcję właśnie mleczną, ale i też się zdarzają takie usługi. Tak, ja zaraz właśnie jadę talerzować. Ale nie ma usługi. Mam nie. Usługę. Do siebie. Po mieszance. Tak, no i musimy posiać właśnie jeszcze zboże przed kukurydzą, przed koszeniem, bo później już nie będzie czasu, jak się zacznie, to może być to kawałek tak czasu. Będziemy się chyba już żegnać. Tak, i to takie właśnie jeszcze taka informacja. Jeżeli chcecie, to piszcie komentarze, znaczy pod filmem w komentarzach zadawajcie pytania. No i wtedy na jakiś może odcinek specjalny. A może na dożynkach usiądziemy przy... Tak, a może na dożynkach usiądziemy przy stole, przy orężatce i Pepsi z lodem. Albo coli. To ja tu nie przychodzę. Albo bez loda. Tak. No i wtedy byśmy odpowiedzieli na te właśnie pytania w komentarzach. Bo tak to dla każdego odpisywać komentarze, niektóre, no to długo jest. No jeszcze kilka filmów po komentarzach będę nagrywał, no bo tak samo prezentacje maszyn, bo niektórzy pytają się, jakie mamy maszyny, ale ciężko to opisać, no bo tego jest sporo, no i też czasu by się sporo traciło, a takie pytania będą się powtarzały pod filmami. Tak uważam. Także zadawajcie pytania i to taki krótki odcinek informacyjny. Skąd jesteśmy, co robimy i kim jesteśmy. I po co jesteśmy. Tak, jeszcze póki ktoś jest do pomocy, to usługi jeszcze jakoś latują, a później do szkoły, ale nie, no ogólnie, za kilka lat może nie być komu usług robić, pomóc, także może być różnie. A, jeszcze jeden operator przyjdzie do kukurydzy, nie? Znaczy ciągnika, będzie Johnem się woził, Roman, najprawdopodobniej. Tak jest, jęczmień. No dobra, także krótka informacja i my się... Także trzymajcie się ciepło i poręczy. I do następnego. Paweł wszystkich dręczy. Dobra, na razie. No i nie zapomnijcie o subskrypcji. I o łapeczce. Do Chestera. O czym tam jeszcze? Dzwoneczku. Dla Chestera, bo dzwoneczka Chester nie ma. Dzyn, dzyn, jak to szwagier mówi. Być na bieżąco? Tak, dobra. To do następnego. Cześć.